Dzień dobry, miłe panie. Dzisiaj odcinek o skórze. Skóra to jest narząd, który otacza nasze całe ciało. Jest to bardzo ważny organ, bez którego, no wiadomo, nikt nie jest w stanie żyć. Jeżeli ktoś ma ileś tam procent poparzenia ciała, no to niestety może zejść z tego świata. Dlatego dzisiaj się zajmiemy może nie takimi radykalnymi przypadkami, natomiast rzeczami, które widać na co dzień. Na pewno widzicie teraz moje ręce i moją twarz. I na mojej twarzy jest takie coś czarnego. Od ostatniego odcinka coś mi takiego wyrosło. I od razu pytanie dla was. Czy kojarzycie osoby ze świata, powiedziałbym, muzyki i show biznesu, aktorstwa, które miały takie znamiona właśnie ciemne, czarne na twarzy? No ja tak na wstępie zlokalizowałem wiele osób. Najbardziej znanym jest oczywiście Roger Moore, Enrico Iglesias i Marilyn Monroe. Nie wiem tylko, czy zauważyłyście, że u tych osób pod koniec życia już nie było tego czarnego problemu. Co niektóre z was pomyślą, Jezu, jak to fajnie, takie ładnie, jak to takie coś tam wyrosło. No więc na pewno nie. Takie miejsce narażone jest na działanie słońca, na działanie drażnienia i w efekcie może z tego powstać taki nowotwór, który się nazywa czerniakiem, nowotwór złośliwy, który kiedyś doprowadzał praktycznie 100% pacjentów do śmierci. Teraz są metody leczenia dosyć lepsze. Chcę wam tutaj o swojej skórze jeszcze pokazać, mianowicie moje ręce. Chcę wam zwrócić uwagę, dzisiaj zobaczcie tutaj na moje nadgarstki, tutaj w tym miejscu. Tu jest tą część nadgarstka oraz na tę część nadgarstka. Tak jak widzicie, są pewne różnice. Na prawej ręce, tej co teraz ruszam, jest tutaj skóra ciemniejsza i włosy wyrosły. Na tej lewej jest skóra taka sama i ilość włosów jest jednakowa. No i teraz jest pytanie, jak myślicie, skąd ja to mam? Od razu wam powiem, że nie jest to sprawa wrodzona, a jest to sprawa nabyta. To w pewnym sensie świadczy o pewnej właściwości naszej skóry do regeneracji i do myślenia przyszłościowego. Tak, może to przyszłościowe to może trochę za dużo powiedziane, chociaż z punktu widzenia fizjologii człowieka jest jak najbardziej skutecznym sposobem myślenia. Mianowicie, co się stało, że mi tutaj te właśnie włosy wyrosły i ta skóra uległa zaczernieniu? Nastąpiło jedno zjawisko chorobowe. Po prostu miałem wypadek i w czasie grania w piłkę złamałem prawą rękę w ten sposób. No i miałem wtedy lat, z tego co pamiętam, 13-14. Oczywiście ta ręka była nastawiana, potem była w gipsie. No i potem zauważyłem bezpośrednio po zdjęciu gipsu, że zaczynają mi właśnie włosy rosnąć i ta skóra zaczęła mi tutaj czernieć. No i potem się, jak już zacząłem studia, to przeczytałem w książce do fizjologii, że na skutek wypadku skóra często reaguje w postaci właśnie wytworzenia warstwy ochronnej. Czyli ta warstwa ochronna polega na tym, żeby była ona ukryta, czyli ciemnieje, po to, żeby była włochata bardziej, żeby była ocieplona i też forma ochrony i na pewno ta skóra w tym miejscu jest grubsza niż gdzie indziej. Także mówię o tym specjalnie, że są przeróżne jakieś takie, można powiedzieć, nawet kosmetyczne zabiegi, po których nagle okazuje się, że rosną włosy, jak na przykład laserowe usuwanie owłosienia albo jakieś inne zmiany. To wszystko, słuchajcie, miłe panie, ma wielkie znaczenie. Mogę wam jeszcze tutaj z ciekawostek powiedzieć, tutaj przesunę może rękę tutaj w tym miejscu. Zwróćcie uwagę, że ja mam tutaj takie znamiona barwnikowe i w tym miejscu mam takie coś białego. Tutaj miałem też znamie takie, można powiedzieć, które nie tyle mi się nie podobało, co po prostu haczyło ubranie przy przesuwaniu. No i stwierdziłem, że trzeba je wyciąć. Oczywiście je wyciąłem w całości. Powstała mała blizna. I tutaj właśnie chcę wam z ciekawostek powiedzieć, że ta mała blizna powstała przez to, że zastosowałem szwy wchłanialne. I to jest dowód na to po prostu, że nie warto stosować szwów wchłanialnych, lepiej zastosować szwy niewchłanialne, mimo że wszyscy się boicie zdejmowania szwów. Ale to jest jak gdyby odrębny temat, także w tym odcinku pierwszym o skórze to byłoby wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia i usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!